Witajcie, witajcie! Dzisiaj przedstawię Wam, jak w systemie Windows XP zainstalować sterowniki do obrazu w netbooku Toshiba NB110Y. Jak widzicie, nie ma zainstalowanych żadnych. Jest monitor domyślny na zapewne plug and play. Rozdzielczość ekranu jest najmniejsza i najdziadowska. Dlatego zainstalujemy, pobrałem je z internetu, mam w moim komputerze na dysku E, na partycji E dokładnie, mam na folderze sterowniki, nie do ukrycia, i gdzie one są? To się nazywa drzwi obraz, czyli wideo. Wideo inaczej. Nowe, w nowych pewnie ma. Ateros, klient, Broadwin, Realtek, WLAN, nie. Jak to się nazywa? Bez Wi-Fi, BIOS. Sterowniki. Szukam ich. Przy Was. Nie znajdę ich chyba, ale tego tutoriala tak nie zostawię, bo chcę Wam pokazać, gdzie są moje sterowniki. Nowe, gdzie to wszystko się znajduje? Webcam, to dowiemy się jak nazywa się karta graficzna. Do tego potrzebne są właściwości mojego komputera, sprzęt oraz menedżer urządzeń. O ile jak on nam powie, wideo zgodny z VGA, kontroler wideo, no to szukamy kontrolera wideo. Wideo, W jak wideo, jest pewnie na samym dole. Nie ma, nie mam sterowników do wideo, żeby zainstalować je. Ale wstyd. Niemożliwe. Nie może być. Cartridge. To nie to. Nowe. Podejrzewam, że tu będą. Ateros. To nie jest. Ateros to jest co innego. Broadcom. Realtek. Kurczę, nie pamiętam. To jest... Kłamały. Okłamałem internet. Znajdę je. Jak nie będę... Grafik. Jest coś takiego. Setup. Próbujemy to. Intela grafika. Readme. Przeczytamy plik readme. Weszliśmy Microsoft Graphic Media Accelerator Drivers. Tak, to będzie to. Tak. Poszukiwania moje chyba nie spełzły na niczym. Intel chipsety jakieś. Kurczę, to powinien... Piękne sterowniki instalują się. Dalej. Aha, dwa razy instalator włączyłem, ale wstyd i hańba. To zamykam jeden. O, już miga, czyli dobrze instaluję. Tak, zakończyłem instalację. To było za pierwszym razem instalacji. Dobrze, proszę Państwa. Aby nie tracić tego czasu cennego,
pokażę jeszcze, jak można je znaleźć. Wchodzimy na internet, Google jest tu. Wchodzimy na Google i o, miga, czyli wykryło sterownik. Wykrywa. I wpisujemy tu sterowniki do karty graficznej w netbooku. Toshiba NB100. Tak pokazuje, ale chcę się dowiedzieć, ile dalej. Jest dalej. Kontynuować dalej. Tak chcę. Nie, ponownie uruchomię później. Zakończ. I już powinny być pierwsze informacje. Pulpit. Właściwości pulpitu sprawdzimy. Na żywo, niemalże, prawie że. Ustawienia. Jest. I damy najwyższą, 32 bity i podkręcimy sobie do 1024x600 pikseli. I pięknie to wygląda. Zostawiamy to tak? Nie będzie tak. Jest ślicznie. To nie wiem, czemu tu się zrobiło tak, że tylko tyle możemy zrobić. I niech tak też i będzie. Okej. Co mi pomogło? Sterowniki. Gdzie je można znaleźć? W internecie. Dziękuję bardzo za poświęcony czas.